Poza granicami introwertyzmu opuszczamy strefę komfortu. Pasjonatom konferencyjnego uniwersum wskazujemy ścieżki rozwoju. Słuchasz właśnie audycji AfterConf od MrDev.pl, czyli Krzysztofa Owsianego. Zapraszam. Cześć, witaj w drugim sezonie i pierwszym odcinku podcastu AfterConf. Jak zapewne słyszysz i być może zauważyłeś, zauważyłaś, podcast AfterConf zmienił nieco formę. I myślę, że to będzie pewnego rodzaju standard. Jeżeli jesteś prelegentem albo planujesz być prelegentem, to myślę, że podcast, którego właśnie słuchasz, zawiera bardzo dużo ciekawych informacji dla ciebie i wskazówek. A skąd to wiem? Zaprosiłem do podcastu świetnego prelegenta, który od wielu lat jest już na scenie i dowozi naprawdę dobre prezentacje. Sam o sobie mówi, że zarabia pieniądze opowiadając historię. Tak, w dzisiejszym podcaście miałem przyjemność rozmawiać z Pawłem Tkaczykiem. Zapraszam do słuchania. No to cześć. Cześć. Kim jesteś, czym się zajmujesz? Nazywam się Paweł Tkaczyk i zarabiam na życie opowiadaniem historii. Tak zawsze mówię. Mam firmę od 19 lat, która zajmuje się budowaniem marek. Jestem strategiem marki, pomagam firmom w budowaniu silnych marek. Oprócz tego piszę. Piszę blog, piszę książki i oprócz tego gadam do ludzi w czasie szkoleń, konferencji, występuję na scenie. To są właściwie większość tego, co robię. Jak długo jesteś prelegentem, skoro mówisz, że występujesz na scenach? Wiesz co? Nie potrafię ci powiedzieć. To znaczy przynajmniej 10 lat występuję tak zawodowo. Pamiętam konferencje typu InfoShare, jakieś pierwsze edycje i byłem 10 lat pod rząd tak naprawdę na InfoShare. Ciekawe. Natomiast zacząłem występować, wydaje mi się, gdzieś koło 2003-2005 roku. Tak mniej więcej to wygląda. Ciekawe, to ja wtedy kończyłem szkołę średnią. No więc jestem stary i jestem na tym rynku dosyć długo. Okej, czy jesteś w stanie powiedzieć, ile takich prezentacji dowiozłeś? Nie mam zielonego pojęcia, wiesz, to znaczy mogę ci powiedzieć, ile takich prezentacji robię, nie wiem, w miesiącu. Jak sobie to pomnożysz razy 15 lat, no to wtedy będzie... Oczywiście, że tempo nie jest równe, tak? Natomiast w tej chwili spędzam około 20 dni w miesiącu poza firmą, poza domem, z czego nie wszystko oczywiście jest, to są publiczne prezentacje, bo czasem to są warsztaty z klientami, doradztwo, szkolenia. Natomiast myślę, że w miesiącu dowożę 5 do 10 takich prezentacji, co lekko licząc daje mi 100 takich prezentacji w roku i razy 15 lat no daje 1500 ładnie. Prezentacji. No to ciekawy wynik, tu mnie zaskoczyłeś. Czy nadal czujesz stres? Zawsze, absolutnie. To znaczy oczywiście zupełnie inaczej niż jeszcze 10 lat temu. Natomiast zawsze mówiłem, że ze stresem jest jak ze strachem za kierownicą. Znaczy, ktoś mi kiedyś powiedział, że jeśli nie boisz się, to nie powinieneś wsiadać za kółko. Jeśli się nie stresujesz, nie powinieneś wychodzić na scenę, bo najprawdopodobniej położysz wystąpienie. No tak, tak. Sam występuję troszkę i też widzę, pomimo tego, że mam tak naprawdę w porównaniu do ciebie mizerne doświadczenie, jak to się wszystko zmienia. Znaczy, no wiesz, ten stres może cię paraliżować, i wtedy jest zły, natomiast absolutnie może cię też stawiać na nogach i sprawiać, że jesteś dużo bardziej uważny w tym, co robisz i w taki sposób staram się. A co było powodem w ogóle wyjścia na scenę? Wiesz co? To jest tak. Pod koniec XX wieku, chciałem powiedzieć XIX, ale pod koniec XX wieku firma Adobe wypuściła taki program, który nazywa się InDesign. InDesign był spełnieniem wszystkich właściwie mokrych snów typografów, dlatego że on potrafił robić rzeczy, których żaden inny program przed nim nie potrafił. I ja byłem w takim zespole, który pracował dla Adobe, czy firmy właściwie pracujące dla Adobe i
zajmował się polonizacją InDesigna. Czyli no, używaliśmy tego InDesigna jako beta testerzy i przygotowywaliśmy polską wersję. I w momencie, kiedy InDesign wszedł na rynek, to był rok bodajże 2000 albo 2001, głowy nie dam, to pojawiła się potrzeba szkolenia z tego programu, bo właściwie nikt nie potrafił obsługiwać go i tak dalej. I jeden z chłopaków, którzy ze mną pracowali, było nas w Polsce tych testerów, w tym zespole chyba pięciu, jeden z chłopaków, którzy ze mną pracowali, pracował w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym Adobe. I on do mnie zadzwonił i powiedział: Paweł, słuchaj, ponieważ jest potrzeba szkolenia z tego InDesigna, a my tego programu używaliśmy właściwie ponad rok, już znaliśmy go jak własną kieszeń, każdy kawałek musieliśmy przejrzeć. Czy nie przyjechałbyś sprawdzić, czy potrafisz szkolić tak na testowe szkolenie po prostu? No więc pojechałem na to testowe szkolenie. Okazało się, że po pierwsze bardzo mi się to podoba, mówienie do ludzi. Po drugie jestem w tym dobry. Wiedziałem, że jakby lubię mówienie ze sceny, dlatego że jeszcze w liceum miałem jakiś tam swój kabaret, graliśmy różne rzeczy, więc to głębokie lata 90. Natomiast okazało się, że jestem w tym dobry i zacząłem to robić. Zacząłem szkolić właśnie z Photoshopa, InDesigna, Illustratora, takich rzeczy, którymi się zajmowałem na co dzień, bo pracowałem jako projektant graficzny. I mam taką umowę ze sobą, że nie lubię trenerów teoretyków, znaczy gości, którzy nie wiedzą, o czym mówią, którzy szkolą z czegoś, czego nie robią, więc w momencie, kiedy przestaję coś robić zawodowo, no to też przestaję z tego szkolić. I kiedy przestałem zajmować się projektowaniem, przestałem szkolić z projektowania, zacząłem szkolić ze strategii marketingowej, różnych innych takich rzeczy. Natomiast no, na scenie już zostałem, no bo w ramach jakiegoś takiego budowania swojej marki też występowałem na różnych właśnie wydarzeniach IT. Wtedy były wielka taka moda na wszelkiego rodzaju barcampy, unkonferencje i różne takie cudawianki w branży IT, designu. Myśmy jako firma też coś takiego organizowali, więc trochę tego czasu na scenie spędzałem. No i jakby piąłem się w górę po tych szczebelkach od takich wydarzeń jak, nie wiem, Radom IT. Było takie kiedyś, Jakub Cyran, pamiętam, organizował. Aż po właśnie Internet Beta, InfoShare, różne takie cudawianki. Ciekawe. Czy tak troszeczkę bym powiedział, troszeczkę z przypadku? Wszystko w życiu jest z przypadku, także wiesz, bardzo często sobie coś planujesz, a potem życie cię, że tak powiem, uderza w twarz, więc nie, nigdy sobie nie wyobrażałem, że będę życie spędzał na scenie gdzieś tam wcześniej. Nawet kiedy miałem ten swój kabaret w liceum, to wolałem raczej, nie wiem, reżyserować, pilnować tego wszystkiego niż stać na scenie, ale oczywiście stałem. Czyli powiedzmy szkoła w jakiś sposób lub twoje działania w szkole troszkę cię przygotowały do tego występowania. Tak, natomiast w momencie, kiedy skończyłem szkołę, byłem na studiach, w ogóle nie dotykałem się tego. No, wróciłem, tak jak powiedziałeś, trochę z przypadku. Czy masz jakąś swoją ulubioną prezentację, swoją lub może kogoś? Wiesz co, dużo oglądam prezentacji TEDowych. Bardzo lubię prezentację Serkena Robinsona o edukacji na przykład. On tam dwie albo trzy ma prezentacje na TEDzie. Bardzo lubię to, jak mówi na przykład Jay McGonagall, plus oglądam mnóstwo startuperów, jakiś Carlin, jakiś, nie wiem, Trevor Noah, różne takie rzeczy. Także to nie jest tak, że mam jakąś swoją ulubioną prezentację. Uwielbiam słuchać mądrych ludzi. Wiesz, jakby spędzam tak dużo czasu na konferencjach wszelkiego rodzaju, że to nie jest tak, że mam swoją ulubioną prezentację, no ale na przykład kiedy, nie wiem, Krzysiek Sobieszek ostatnio mówił na kongresie online marketingu o, nie wiem, współpracy z agencjami reklamowymi, no to ja mówiłem: o Jezu, to jest dokładnie to, co chciałbym usłyszeć. Także uważam go za bardzo mądrego człowieka. I są tacy ludzie właśnie, których po prostu lubię słuchać, dlatego że no, są mądrzy. Jay kojarzę z tego, co pamiętam, to działa w obszarze grywalizacji, nie? Jay McGonagall? Tak. Ona jest osobą, która jest jednym z mózgów za grywalizacją. Stosowałeś kiedyś grywalizację w swoich prezentacjach? Wiesz co, jedna z największych konferencji polskich marketingowych, I Love Marketing, to jest konferencja, która opiera się o grywalizację. Czyli założenie jest takie, że publiczność ocenia prezentację, a wynagrodzenie prelegentów jest właściwie powiązane tylko i wyłącznie z oceną, jaką dostaniesz, czyli masz jakąś tam minimalną stawkę, za jaką występujesz, a powyżej tej stawki to już kwestia jest tylko i wyłącznie tego, jakie miejsce nastukasz. Więc nie wiem, czy używałem grywalizacji w sensie do zarządzania widownią. Wydaje mi się, że do tego akurat grywalizacja się nie nadaje, ale uczestniczyłem w zgrywalizowanych konferencjach jak najbardziej.
To też ciekawa informacja. Ja ze świata IT pochodzę i głównie na konferencjach IT bywam, więc widzę, że jeszcze dużo tutaj do nadrobienia. No, muszę ci powiedzieć, że I Love Marketing, jeśli chodzi o poziom na przykład merytoryczny, dzięki tej grywalizacji, uważam I Love Marketing za jedną z najlepszych merytorycznych konferencji w Polsce, właśnie dzięki tej grywalizacji. Ludzie się starają, bo wiedzą, że właściwie są natychmiast oceniani i ma to bezpośrednie przełożenie na to, nie tylko ile zarobią, no, ale też te tabele są podawane do publicznej wiadomości. To jest, wiesz, jak Mistrzostwa Polski Prelegentów po prostu, taki konkurs. No to ciekawe, ciekawe. Czy wystąpiłeś kiedyś nieprzygotowany, tak typowo nieprzygotowany, powiedzmy, zrobiłeś slajdy i na tym koniec? Nie, uważam, że to jest potworny brak szacunku dla ludzi, którzy cię słuchają, także nie zdarzyło mi się. A powiesz coś na temat storytellingu, narratologii? A co byś chciał wiedzieć? Tak ogólnie może, co to jest? Znaczy w zasadzie ja wiem, co to jest, ale myślę, że słuchacze mogą nie wiedzieć. Nie ma definicji dobrej storytellingu, w sensie takim, że storytelling, tłumacząc najprościej opowiadanie historii, no nie oddaje tego, czym storytelling jest. Ja lubię używać takiej definicji, którą nazywam podmiana rzeczywistości. Storytelling podmienia jedną rzeczywistość na inną, to znaczy w momencie, kiedy ta rzeczywistość się zmienia, zmienia się na przykład wartość obiektu, czyli obraz, o którym słyszałeś historię, że jest fałszywką, jest dużo mniej wart niż obraz, o którym słyszałeś, ten sam obraz fizycznie, o którym słyszałeś historię, że jest prawdziwy, że pochodzi od jakiegoś tam słynnego malarza i tak dalej. Więc to jest ta podmiana rzeczywistości. Storytelling sprawia, że zupełnie inaczej odbieramy rzeczy, że nie są abstrakcyjne, że przeżywamy je, a nie rozmawiamy o jakichś abstrakcyjnych liczbach i odległych rzeczach. Więc storytelling bardzo pomaga w przekazywaniu wiedzy, w zrozumieniu tego, czym rzeczy są. No i storytelling podlega regułom, tak? Napisałem książkę o tym, nazywa się Narratologia właśnie, o tym, w jaki sposób tworzyć takie historie, żeby te reguły złożone do kupy tworzyły właśnie jakąś taką zgrabną opowieść. Tak, książkę czytałem, jest po prostu niesamowita. Czy do każdej prezentacji można wykorzystać narratologię, storytelling? Myślę, że powinno się. To znaczy, tak jak powiedziałem, storytelling zmienia sposób, w jaki my rozumiemy rzeczy. Storytelling zupełnie inaczej po prostu do ciebie dociera, na zupełnie innym poziomie i uważam, że jest potężna różnica pomiędzy przekazywaniem faktów, a przekazywaniem wiedzy. Tego staram się uczyć ludzi, których przygotowuję do robienia prezentacji, że jest różnica między przekazywaniem faktów, a przekazywaniem wiedzy. Kiedy uważasz, że twoje zadanie to jest przekazanie faktów, to skupiasz się właściwie na tym, co masz do powiedzenia. I w momencie, kiedy uważasz, że twoje zadanie to jest przekazanie wiedzy, zaczynasz brać pod uwagę to, co zrozumiała widownia. I zwróć uwagę, że w tym pierwszym równaniu widowni w ogóle nie ma. Jesteś ty i twoje fakty. Natomiast w momencie, kiedy w równaniu pojawia się widownia, okazuje się, że storytelling bardzo pomaga w tym, żeby ludziom wyjaśnić, jak coś działa, żeby wyjaśnić przyczynę jakiegoś zjawiska itd., itd. Czyli to nie chodzi o takie, powiedzmy, wstęp do prezentacji, żeby opowiadać za górami, za lasami i tak dalej, nie? Nie, absolutnie nie. No, prezentacje robione od takiego klocka, od takiego szablonu, nie są dobre, tak? To znaczy, że widać, że ktoś je zrobił od szablonu. Natomiast tutaj bardziej chodzi o to, żeby zastanowić się, starać się zrozumieć, kto cię słucha, co do nich dotrze, na jakim poziomie, co oni zrozumieją, co oni przeżyją i zapamiętają. I w momencie, kiedy myślisz o tym w ten sposób, to zupełnie inaczej konstruujesz prezentację. Okej, miałem taki właśnie pomysł, żeby zrobić takiego lightning talka w Białymstoku i wykorzystać takie motywy z Białegostoku, tam jest uśmiechnięty ratusz i na takiej konferencji programistok, żeby popowiadać o technicznych aspektach i wykorzystać tu niejako bohaterów z Władz Much. I troszkę głos pozmieniać. To miała być prezentacja na 6 minut, ale nie byłem w stanie się tego przygotować. Aha. I dałem sobie, że tak powiem, czas być może w tym roku, bo też zamierzam tam być, więc może coś z tego wyjdzie. Pomysł wydał mi się ciekawy, bo było bardzo fajnie splecone to wszystko i w programistów. No więc tak, jeśli oni to kupują, jeśli oni wiedzą, co to Władcy Much i jeszcze do tego ogarniają Białystok, no bo są z Białegostoku, no to bardzo fajny pomysł jak wzięcia widowni pod uwagę przy przekazywaniu informacji. Dokładnie o coś takiego chodzi. A jak znajdujesz inspirację do takich historyjek, bo z mojego doświadczenia, ilekroć próbowałem, to ciężko było znaleźć, powiedzmy, jakiś punkt zaczepienia, czego tutaj użyć. Wiesz co, to jest kwestia czegoś takiego, co ja nazywam randomizacja. To znaczy, że my
żyjemy w bańce informacyjnej. Wybieramy informacje, które potwierdzają nasz światopogląd, trzymamy się swoich zainteresowań i tak dalej. I bardzo ciężko jest znaleźć inspirację w momencie, kiedy ludzie w podcastach, czy w książkach, czy na Facebooku mówią do ciebie o rzeczach, o których ty już wiesz. Więc ja mam taką umowę ze sobą, że mam kilka takich aktywności w życiu, czy w ciągu miesiąca, czy w ciągu tygodnia, które są całkowicie losowe. Czyli na przykład, jeśli słuchasz TEDów, to słucham ich w losowej kolejności i mam umowę ze sobą, że nie opuszczam żadnego. Nawet jeśli koleś mówi o, nie wiem, uprawianiu sztuki w południowej Amazonce, południowej Amazonii, no to ja, pomimo tego, że mnie to w ogóle nie interesuje, słucham od początku do końca, dlatego że być może złapię jakąś historię, która mnie zaskoczy. Mam taką umowę ze sobą na przykład, że od czasu do czasu idę do Empiku czy do innej księgarni i biorę losową książkę. I umawiam się ze sobą, że ją przeczytam od początku do końca, od dechy do dechy. Chociaż nie jest z mojego działu, nie jest z mojej bajki zupełnie. Trafiam czasem na przykład na, nie wiem, biografię, za którymi nie przepadam, ale no, fajne rzeczy. Więc inspiracja bierze się z takiego łączenia kropek. Tylko że żeby połączyć kropki w nowy kształt, musisz mieć tę kropkę, kilka kropek przynajmniej, w innym miejscu, poza swoim zbiorem. I w tym momencie one zaczynają tak naprawdę tworzyć nowe kształty. Więc tak, chłonę wiadomości, chłonę, nie wiem, podcasty i tak dalej, i tak dalej. Więc no, tutaj pojawiają się rzeczy od obcych ludzi. Obcy ludzie są zawsze genialną inspiracją. Obserwacja ludzi też, bym powiedział. Obserwacja, słuchanie, takie rzeczy. Powiesz, na jakim sprzęcie prezentujesz? Wiesz co, mam MacBooka Pro, model chyba z 2017 roku, pierwszy z Touch Barem, który wyszedł. Mam pilota od Logitecha, nazywa się Logitech Spotlight. No i oprogramowanie, którego używam, to jest Apple'owy Keynote, żadnych jakby fascynujących rzeczy. Miałeś jakieś problemy z tym sprzętem? Bo ja widziałem wielokrotnie, jak prelegenci chcieli się podłączyć, to zaczynały się tutaj problemy, to przejściówka, to jakieś złącze nieodpowiednie. Znaczy wiesz co, MacBook ma złącza tylko USB-C, więc mam, wożę ze sobą dwie przejściówki konferencyjne zawsze, czyli jedną do HDMI i jedną do VGA. I jeśli trafiają się jakiekolwiek problemy, to są problemy ze złączem HDMI. Dlatego że w złącze HDMI jest zbudowana ochrona przed piraceniem sygnału i w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, między rzutnikiem a komputerem są jakieś rozdzielacze sygnału, są jakieś cudawianki zamontowane, szczególnie na przykład, kiedy konferencja jest jeszcze, nie wiem, transmitowana na żywo, to trzeba bardzo uważać na to, żeby te wszystkie złączki HDMI, one były ze sobą kompatybilne, żeby to zabezpieczenie antypirackie nie wyłączyło sygnału, bo to właściwie do tego się sprowadza, tak? Że sygnał się wyłącza, kropka, nic się nie pokazuje, ale w razie czego zawsze masz stare złącze VGA, które jest analogowe i które przejdzie przez wszystko i gdyby cokolwiek zawiodło, no to zawsze mogę na tym polegać. Ale muszę ci powiedzieć, że nie, no dwa razy w ciągu kariery, czy trzy, zdarzyło mi się, że rzeczywiście sprzęt stwierdził, że absolutnie nie będzie chodził i wiesz, kończyło się na albo zmianie mojej przejściówki na jakąś inną, albo się kończyło na eksporcie prezentacji do PDF-a i prezentowaniu z jakiegoś zewnętrznego urządzenia. Tak, w zeszłym roku właśnie na InfoShare Michał Szafrański miał takie duże problemy właśnie z podpięciem swojego Maca. Tam bodajże z 15 minut opóźniła się prezentacja, no ale finalnie udało się. No więc zwykle się udaje, bo to wiesz co, to jest tak, że jak ludzie widzą Maca, niektórzy nieobeznani technicznie i coś nie działa, to mówią, a Mac to nie zadziała. On jakby to jest normalny komputer, on zawsze działa, tylko że jeśli sobie odpuścisz rozwiązywanie problemów, to na przykład on działa trochę inaczej niż Windows, no to ludzie mówią, a Mac to nie zadziała. Staram się nie dopuszczać do takiej gadki. Tak, na konferencjach informatycznych właśnie często żarty są, jak są problemy właśnie z połączeniem, tutaj z wyświetleniem, to zawsze żartuje się, czy na sali jest informatyk. I to śmiesznie wychodzi, bo to przeważnie są informatycy, czy tam programiści, nie? A jak wygląda praca nad nową prezentacją? Możesz powiedzieć coś na ten temat, jak się przygotowujesz, jak to opracowujesz te tematy? Wiesz co, ja bardzo często dostaję zlecenia na prezentację. To znaczy, żeby nie było wątpliwości, to nie zawsze są nowe prezentacje, dlatego że no ja się nie znam na wszystkim. Mam pewien konkretny zakres rzeczy, o których mówię. I raczej klienci, którzy mnie zapraszają na konferencję, proszą mnie o powiedzenie o czymś, o czym oni wiedzą, że ja wiem. Więc prezentacja, jeśli chodzi o jakiś taki szkielet, może nie szkielet, jeśli chodzi o pewną merytorykę,
to jest coś, czym się nie muszę martwić, bo to jest coś, na czym się już znam. Natomiast bardzo często jest tak, że klient jest z konkretnej branży i mówi: Paweł, powiedz coś o marketingu, ale na przykład w branży nieruchomości. I przygotowanie w tym momencie polega na tym, no, że muszę usiąść i podziubać, zobaczyć, co tam się dzieje, w jaki sposób te firmy robią marketing. Bardzo często to się sprowadza na przykład do omawiania konkretnych przykładów z konkretnej branży. Czyli jedziesz na konferencję, nawet egzotyczną, nie, branży producentów mięsa, no i nie ma sensu mówić im o rzeczach, które robi Apple, czy które robi IKEA, no bo oni mówią: ej stary, ale mów o nas, tak? Mów o tym, co my chcemy. Więc pierwszy element takiego przygotowania, no to jest ogarnięcie tego, czego klient chce, w jakiej on jest branży, przygotowanie takie merytoryczne, wsad do tego, co ja już wiem. Druga rzecz to jest bardzo często pogadanie na temat tego, kto będzie, bo znowu, często jest tak, że no, jestem zapraszany, żeby uświetnić, tak byśmy to nazwali, tak? Uświetnić jakiś event, tylko że staram się nie być jakimś takim gościem, który gada byle co do kotleta i zawsze to samo, tylko zawsze staram się dowiedzieć, co to są za ludzie, jakie oni mają problemy, w czym mogę im pomóc, czego oni chcą słuchać i tak dalej, i tak dalej. Więc staram się tego dowiedzieć, no więc potem jest już przygotowanie merytoryczne, prezentacja, slajdy. To zwykle robię na ostatnią chwilę, bo jakoś tak zawsze kombinuję, myślę i najfajniej mi się myśli w tym takim, wiesz, biegu na ostatnią chwilę. Natomiast do tego dochodzi coś takiego, co ja nazywam czytaniem sali. Czyli przychodzisz na konferencję wcześniej i sprawdzasz, jak wygląda sala pod względem takim czysto technicznym. Bo na przykład jeśli prezentuję w kinie, to sobie mówię: ok, zrobię czarne tło na slajdy, bo w kinie czarne tło wygląda dużo lepiej niż białe. Jeśli na przykład, nie wiem, mam ekran LED-owy za sobą, no to też czarne tło jest dużo lepsze niż białe, no bo w tym momencie ludzie dostają, wiesz, ścianę białego światła i nie widzą prelegenta, więc lepiej sobie pozmieniać tło. To też są rzeczy, które robię bardzo często na ostatnią chwilę, nawet na sali. Ale druga rzecz to jest obserwowanie ludzi. Czyli wiesz, z jednej strony jest to, co ci klient powiedział, że przyjdą menadżerowie wysokiego szczebla, a potem się okazuje, że przychodzą same panie, one są oczywiście menadżerkami, ale no, może nie wysokiego szczebla, bo klient nie do końca wiedział, kto przyjdzie na tę konferencję. Ja pytałem, czy widownia będzie męska, czy żeńska, ludzie mówią, że mieszana, a potem się okazuje, że 90% pań przyszło. No i wtedy jakby musisz dostosować się do widowni, musisz zrobić coś, żeby, nie wiem, żarty były inne, żeby coś chwyciło, więc tutaj no, czytanie sali jest bardzo ważne. Ja staram się przychodzić wcześniej, słuchać tego, o czym ludzie rozmawiają na przerwach, tak? Co ich interesuje, co ich kręci, co im się podobało, odnieść się do tego, bo też uważam, że taką nieuprzejmością jest wpaść, powiedzieć swoje i wyjść. Więc dużo intensywnej pracy jest takiej umysłowej, zanim się wejdzie na scenę. No ciekawe, takie rozpoznanie po prostu. Tak. I działanie w czasie rzeczywistym, jakbym to powiedział po IT. No, nazwijmy to w ten sposób. Takiego kolegę właśnie mam, który na jednej z ostatnich konferencji miał prezentację jako ostatni i on po prostu, było ewidentnie widać, że był praktycznie na, powiedzmy, większości prezentacji. Ale na przykład nie widziałem, co robił. I dopiero na jego prezentacji zobaczyłem, że były zdjęcia z tych prezentacji, były wplecione w jego prezentację. I on tak szedł, powiedzmy, no i to jest takimi fajne, etapami, nie? I na przykład ten ktoś powiedział o tym, pokazuje zdjęcie i nawiązuje do swojej. Nie? I to też bardzo ciekawe dla mnie tutaj było, jako amatora w szczególności, doświadczenie. No, bo to widać, że ktoś był, słuchał i zupełnie inaczej się słucha kogoś takiego. Ktoś jeszcze utrwala wiedzę od poprzednich prelegentów. Też zauważyłem z mojej strony, że jeżeli znam dość dobrze temat, to nawet jak nie przećwiczę tak, nie wiem, 10 razy tej prezentacji wcześniej, to jestem w stanie dobrą prezentację zrobić, wykorzystując tylko, powiedzmy, to, co mam, te slajdy mnie w jakiś sposób prowadzą. Ale to trzeba mieć już taką wiedzę po prostu na ten temat, żeby być spokojnym, że zawsze możesz coś powiedzieć, nie? Bo jakby to był nowy temat, wyuczony, no to ciężka sprawa. To prawda, że no, jeśli mówisz o starych rzeczach, to jest dużo tak, łatwiej. I większa swoboda jest, a jak jest, myślę, to taka pewność siebie, to ta prezentacja też zupełnie inaczej wygląda i się mniej stresuje. Skąd czerpiesz materiały do takiej prezentacji, jakieś zdjęcia? Nie wiem, czy widziałeś kiedyś moje prezentacje. Ja mam bardzo oszczędne w formie prezentacje. To znaczy, że mam białe tło albo czarne tło, maksymalnie kontrastowe litery, czyli czarne litery na białym tle, białe litery na czarnym tle. Zdjęcia, jeśli są, to są raczej zdjęcia, mówiąc najbrutalniej, zajumane z Google'a.
Mam dostęp do banku zdjęć i czasem robię prezentacje. Jeśli wiem na przykład, że klient będzie te prezentacje udostępniał dalej i tak dalej, i tak dalej, no to korzystam z licencjonowanych zdjęć z banku zdjęć. Natomiast no, jeśli potrzebuję znaleźć na przykład, nie wiem, zdjęcie Forda czy coś tam, które tylko ilustruje kawałek tego, co miałem do powiedzenia, no to szukam oczywiście w Google. I to jest właściwie tyle. Staram się korzystać, jeśli mogę, z zdjęć na jakichś otwartych licencjach, plus z moich banków. Jeśli nie, no to gdzieś tam lądują te zdjęcia z Google'a. Ale staram się bardzo rzadko ich używać, dlatego że ja jestem wielkim wyznawcą tego, że jeśli prezentacja wymaga prezentera, w sensie prezentującego, gościa, który mówi, no to slajdy nie powinny przeszkadzać. Slajdy są dla mnie, tak jak powiedziałeś, żeby mnie prowadziły w jakiś sposób. One mogą utrwalić jedną czy drugą rzecz. Natomiast nie przejmuję się tak bardzo tą warstwą slajdową, tak bardzo jak mógłbym, bo zdaję sobie sprawę z tego, że są ludzie, którzy tę warstwę slajdową wykorzystują naprawdę bardzo dobrze. Ja jakoś nie, tak? Nie przykładam się do tego, mówię zupełnie szczerze. To jest warstwa, którą najczęściej trochę olewam. Kiedyś taką książkę czytałem i tam był pewien wzór, jak masz taką prezentację na takiej długości, to masz tyle slajdów i tam podzielone to na czas. I 10, 20, 30 się nazywa ta zasada. Możliwe. I próbowałem przygotować po prostu prezentację w ten sposób, ale mi coś w ogóle nie kleiło, bo ja chciałem coś technicznego i trudnego wytłumaczyć. Potrzebowałem po prostu pokazać to na slajdach i to było często, wiesz, na przykład 10 slajdów i to 30 sekund trwa. Więc to wydaje mi się, że to wszystko zależy. Zależy, natomiast ja szanuję zasadę 10-20-30. Ona dla tych, którzy nie wiedzą, mówi 10 slajdów na 20-minutową prezentację, font nie mniejszy niż 30 stopni. I zwykle w dłuższej perspektywie to mi się zgadza. Tak? To znaczy, że jeśli mam prezentację 45-minutową, no to ona zwykle 20-25, maksymalnie 30 slajdów. I teraz oczywiście wiem, że są takie miejsca, gdzie na przykład mówię jedno zdanie, przerzucam slajd jedno, bo pokazuję coś takie, tak jak mówiłeś, ale ogólnie, kiedy projektuję prezentację, no to te 2 minuty na slajd to jest takie rozsądne tempo. Może jakieś porady dla prelegentów nowych? Wiesz co, ciężko jest tak powiedzieć, porady dla prelegentów nowych. To co mówiliśmy do tej pory, jest całkiem niezłym frameworkiem do tego, żeby się przygotować. Z drugiej strony właśnie dowiezienie tego. Dobra porada to jest dbać o, jakby to powiedzieć, emocjonalną warstwę prezentacji. To znaczy, że nie jest ważne tylko i wyłącznie to, co masz do powiedzenia merytoryczne, ale ważne jest to, co masz do powiedzenia, no inaczej, ważne jest to, co czuje widownia. Bo oni zapamiętają pewien emocjonalny ślad po prezentacji i fajnie jest traktować prezentację tak, jakby się reżyserowało film. Kiedy reżyser reżyseruje film, no to on się zastanawia, co moja widownia będzie czuła w danym momencie, jak oni powinni zacząć, w sensie uczucia, co powinno być w środku, jak oni powinni skończyć. I teraz, kiedy zaczynasz myśleć o tej warstwie emocjonalnej swojej prezentacji, jak widownia będzie się czuła na początku, jak w środku, jak na końcu, możesz sobie taki wykres wykreślić, że oni teraz są podniesieni na duchu, teraz jest śmiesznie, teraz jest smutno i tak dalej, i tak dalej. To się okazuje, że to jest dużo lepsza prezentacja niż taka, która ten wykres emocjonalny ma od początku do końca płaski. I zaczynasz myśleć po prostu o dowiezieniu prezentacji na zupełnie innym poziomie, niż tylko po prostu pokazanie danych. Tak, widziałem taką krótką prezentację też znajomego, który doprowadził nas wszystkich tak naprawdę do takiego śmiechu, że tam już każdy się śmiał i nagle zrobił taki obrót w drugą stronę, że każdemu zrobiło się tak naprawdę głupio przez to, że się śmialiśmy. Nie? No więc właśnie o to chodzi. I to jest takie, widzisz, żonglowanie emocjami widowni. Takie prezentacje się dużo lepiej zapamiętuje. Powiesz może, jak przez te wszystkie lata, czy w jaki sposób rozwijałeś te swoje umiejętności, czy z jakichś książek korzystałeś, czy ze szkoleń, lub czegoś innego? Czytałem książki o prezentowaniu, tam prezentuję jak TED i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że ja akurat mam to szczęście, że ja ćwiczę. Właściwie, wiesz, 20 dni w miesiącu stojąc przed ludźmi, czy prowadząc warsztaty, czy prowadząc szkolenia, czy prowadząc prezentacje, nie narzekam na brak praktyki. I jeśli miałbym mówić o najlepszym sposobie na ćwiczenie, to jest właśnie zmuszać się do mówienia przed ludźmi. Teraz są różne organizacje typu Toastmasters, czy tak, jakieś inne, gdzie zapisujesz się i jednym z warunków uczestnictwa, słuchania tego, co mówią inni, jest mówić też samemu. Nie tylko mówić,
ale poddawać się ocenie. To znaczy, że wiesz, jeśli jesteś zadowolony ze wszystkiego, co wychodzi z twoich ust, no to leci grafomaństwem strasznie, nie? Mhm. I to nie jest zdrowe podejście. Natomiast w momencie, kiedy wychodzisz na prezentację, mówisz, co masz do powiedzenia i potem jesteś oceniany dodatkowo, czyli ludzie mówią, to ci wyszło dobrze, to ci wyszło źle, to daje ci takie paliwo do rozwoju. U mnie na przykład takim stałym paliwem są oceny po szkoleniach, czyli zawsze po szkoleniu takim otwartym czy nawet zamkniętym ludzie wypełniają ankiety. I ja widzę z jednej strony jakby numeryczny wskaźnik tego, jak mi poszło, mhm. a z drugiej strony widzę feedback, tak? Ludzie mówią za mało ćwiczeń, za szybko, za wolno i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, co sprawia, że następnym razem poprawiam już nie klepiąc tego samego. Czy jakieś techniki radzenia sobie ze stresem? Bo słyszałem, że jest coś takiego, że powinno się niwelować stres, źródło stresu, a nie powiedzmy już jego skutki. Zdecydowanie tak, natomiast to jest kwestia tego, w jaki sposób działa twój mózg. Mhm. Stres bierze się z przepalenia, mówiąc w cudzysłowie dużym, obwodów w tak zwanym systemie 2, czyli tym świadomym myśleniu, które się całkowicie przejmuje różnymi rzeczami. I mój sposób radzenia sobie ze stresem to jest zdanie się na samym początku wystąpienia na pełną automatykę, czyli tak zwany system 1. Mam wyklepaną formułkę. Cześć, nazywam się Paweł Tkaczyk, zarabiam na życie opowiadaniem historii i jeszcze dam parę zdań, które jestem w stanie wyrecytować w momencie, kiedy mnie obudzisz w nocy, w środku nocy i wychodzę na scenę, to mówię tę formułkę, pierwsze tam 5-6 zdań i okazuje się, że dalej już jest z górki, no bo wyszedłeś na scenę, nikt niczym w ciebie nie rzucił, nic nie wybuchło, wszystko poszło zgrabnie, więc zaczynasz mówić i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą ludzie popełniają, wydaje mi się bardzo często, to jest próba uczenia się prezentacji na pamięć. Mhm. To też jest coś, co przeciąża potwornie twoje obwody w mózgu i w momencie, kiedy te obwody zostaną przeciążone, ten system się zrestartuje, to zostajesz w głowie z taką pustą kartką. Nie masz absolutnie nic do powiedzenia, bo uczyłeś się na pamięć i właśnie ta kartka zniknęła. Także ja jestem wielkim fanem takiego podejścia, że slajdy prowadzą ciebie. Masz na slajdach to, co miałeś do powiedzenia, przynajmniej zgrubnie zapisane to, co miałeś do powiedzenia. Slajdy, notatki prezentera, różne takie rzeczy. I to pójdzie naprawdę. To znaczy, że jeśli powiesz te pierwsze 5 zdań, to nic się wielkiego nie stanie. Natomiast na ratunek przychodzi też jakby technologia, czyli właśnie notatki prezentera, podgląd następnego slajdu, wszystkie te rzeczy, które powinieneś wiedzieć, bo jeśli zostajesz sam na sam tylko ze swoim aktualnym slajdem, to też potwornie zabija flow, jeśli zapomnisz, co się dzieje dalej. No i wydaje mi się, że trzeba ćwiczyć, wiesz, w sensie takim, że też widać na scenie, jeśli ktoś improwizuje na scenie, to znaczy, że wychodzi, przygotował slajdy, ale nigdy ich sobie nie powiedział. Nie powiedział, nie opowiedział improwizuje na scenie słowa, a to jest bardzo złe. Co dało ci wyjście na scenę, możesz tak pokrótce powiedzieć? Czy jakie były efekty, skutki tego? Bardzo ciężko jest to ocenić, dlatego że nie wiem, co by było, gdybym nie wyszedł na scenę. Wiesz co, jestem znany, zarabiam pieniądze na tym, co robię. Mam firmę, która nie narzeka na brak klientów, mam kalendarz wypełniony na kilka miesięcy do przodu, także to są rzeczy, które dało mi wyjście na scenę, natomiast czy to są rzeczy charakterystyczne dla każdego wyjścia na scenę? No nie podejrzewam, także nie jestem w stanie ci powiedzieć, że wyjść na scenę będzie to i to. Nie stałem się bardziej śmiały w życiu, jeśli tej odpowiedzi się spodziewałeś. Znaczy myślałem, że po prostu coś to wpływa w jakiś sposób. Może na przykład wpływa na to, że jesteś bardziej śmiały, jeżeli chodzi o prowadzenie szkoleń. Tak, tylko że to jest kwestia, no właśnie, ćwiczenia, rutyny. Mhm. Jeśli prowadzisz szkolenie na przykład z, nie wiem, grywalizacji i prowadzisz te szkolenia od roku 2011, 10 być może, no to w 2019 roku szkolenie z grywalizacji to jest coś, do czego się dosyć rutynowo podchodzi. W sensie, no, nie zagniesz mnie merytorycznie z niczego. Mogę trafić na trudną widownię, mogę trafić na trudną grupę, która, nie wiem, będzie się zachowywać. Natomiast no, merytorycznie mnie z tego nie zagniesz, więc ta pewność siebie jest absolutnie, ale na to nakłada się te różne warstwy, o których przed chwilą mówiłem. Po tych wszystkich, jak to było liczone, 1500 prezentacji. Wychodzi lekko licząc 1500. Tak, nie czujesz znudzenia tym? Wiesz co, czuję. I radzę sobie z tym w ten sposób, że
zmieniam te szkolenia. To znaczy, że jeśli przyjdziesz do mnie na szkolenie z grywalizacji w roku 2019, to to będzie zupełnie inne szkolenie niż to, co robiłem w 2015-2014. To samo dotyczy, nie wiem, budowania marki czy innych rzeczy. Ja też się rozwijam, zajmuję się innymi rzeczami. Kiedyś nie robiłem szkoleń ze storytellingu, potem napisałem książkę, o tym siedziałem mnóstwo w badaniach, więc zrobiłem to. Szkolenie z budowania marki się zmienia, choćby dlatego, że narzędzia marketingowe się zmieniają i mówienie o marce w 2019 roku, tak samo jak się mówiło w 2010, no to jest też trochę obraza dla twoich użytkowników, tak? I ja tutaj sobie stawiam przed oczami jakiś, nie wiem, moja przyjaciółka Janina mówi człowiek akademik, czyli człowiek, który przychodzi na wykład, akademicki taki wykład, wyciąga przezrocza na foliach sprzed 20 lat i naparza informacjami. Teraz, jeśli wykładasz matematykę albo statystykę, to okej, okay, jakby jest spora szansa, że ta nauka się nie zmieniła. Natomiast jeśli masz takie 20-letnie przezrocza dotyczące marketingu czy ekonomii, no to sorry, ale tu się bardzo dużo rzeczy zmieniło. Tak, wszystko nieustannie się zmienia. No więc właśnie. Czy to dobry sposób na budowanie marki, takie występowanie? Na pewno, dlatego że zapewnia ci rozpoznawalność, a dobra marka musi mieć dosyć wysoką świadomość, czyli ludzie cię rozpoznają, wiedzą, w czym jesteś dobry, i więc wiesz, wyjście na konferencji przed 700 marketerów, czy tak jak na InfoShare, przed 3,5 tysiąca ludzi, którzy są startupowcami i tak dalej, to jest coś, za co ludzie normalnie też są gotowi płacić pieniądze, tak? Czyli na konferencjach są różne też reklamowe prezentacje, dlatego że no zebranie takiej ilości oczu w jednym miejscu, takiej ilości uwagi w jednym miejscu, to jest dosyć duża sprawa. I teraz jeśli jesteś jeszcze w jakiś sposób sławny i ludzie przychodzą i słuchają cię z uwagą, no to rzeczywiście no, oszczędza mi mnóstwo kasy na reklamę. A to może jaki jest twój rekord, jeżeli chodzi o ilość widzów? Wiesz co, wydaje mi się, że 5,5 tysiąca ludzi na InfoShare kilka lat temu na Inspire Stage to jest chyba największe, co robiłem. Szukam po jakichś takich dużych eventach i tak dalej. Zdarzało mi się mieć jakby kilkutysięczne prezentacje, ale nie zawsze wiem dokładnie, ile tych ludzi jest na konferencji. No, tak. Mówię, kilka tysięcy ludzi to jest mniej więcej taki rekord, który sobie w tej chwili trzymam. A czy czujesz tutaj jakąś różnicę, jak występujesz przed tysiącami, a przed, nie wiem, 200 osób przykładowo? Wiesz co, nie ma różnicy między 200 a tysiącami. Jest różnica między 15 a 200. To znaczy, że w momencie, kiedy masz 15-20 osób na sali, to kontakt z nimi jest na zupełnie innym poziomie, niż kiedy rozmawiasz z 200 osobami. Natomiast w momencie, kiedy masz 200 osób, to ten kontakt jest już bardzo, bardzo słaby i różnica między kontaktem między 200 a 2 tysiącami praktycznie nie istnieje. Ja miałem wrażenie takie, że po prostu widownia mi się rozmywa, tak jakbym nie widział tej widowni. Wiem, że są, bo potrafię się na przykład odwołać w czasie prezentacji do, powiedzmy, znajomego albo do kogoś, kto jest, powiedzmy, w pierwszym rzędzie, ale nie mam takiej świadomości na prezentacji, że to jest, nie wiem, 100 czy 150 osób. No więc rozmywa ci się powyżej pewnego poziomu, to mniej więcej w ten sposób działa. Mówiliśmy o marce, więc na pewno zapytam o Batmana. Skąd się wziął, kiedy i czy to jest po prostu twój znak rozpoznawalny? Wiesz co, to od początku. Batman wziął się z którejś konferencji Internet Beta. Nie jestem w stanie ci powiedzieć dokładnie z której, no ale jesteśmy w okolicach roku 2000, nie wiem, 9-10. Tak jakoś to wygląda. I teraz Batman jest mundurem. To znaczy, że w budowaniu marki jest taki koncept, nazywa się szkielet marki. Wewnątrz tego szkieletu marki są rozdziały i jednym z tych rozdziałów są ikony marki, czyli rzeczy wizualne w budowie marki. I jedną z ikon marki jest mundur. Zapewnia ci rozpoznawalność bez zwracania uwagi na to, co ma. Czyli rozpoznajesz, nie wiem, kuriera DHL-u po mundurze, stewardessę Lufthansa po mundurze i tak dalej, i tak dalej. I ja któregoś razu występowałem w koszulce Batmana właśnie na konferencji Internet Beta i kiedy przeglądałem backchannel na Twitterze potem z tej konferencji, to okazało się, że ludzie równie mocno dyskutują o koszulce, co o treści merytorycznej prezentacji, a ponieważ byłem na etapie poszukiwania czegoś, co ludzi emocjonalnie kręci właśnie, żeby zostało moim mundurem, no to stwierdziłem, spoko, ten Batman daje radę, więc Batman zostaje, nie ma siły, nie ma sensu czegoś szukać innego na siłę. No i
Batman został, także czy on jest rozpoznawalny? Ja nie mam oczywiście praw żadnych do niego, mm-hmm. To nie jest tak, że jestem jedynym gościem w koszulce z Batmanem, ale w budowaniu marki bardzo ważna jest konsekwencja, więc ja bardzo konsekwentnie pilnuję tego, że jeśli kiedykolwiek pokazuję się publicznie, no to mam na sobie tę koszulkę. Tak, ja mam taki pomysł, bo odnośnie bloga i po prostu logo takie mam, które bardzo tutaj kieruje mnie w stronę pana z kapeluszem, mhm. I planuję w przyszłości tutaj po prostu zastosować taki właśnie trik, że będę występował zawsze w kapeluszu, ewentualnie wchodził na scenę z kapeluszem. No więc to jest bardzo fajna rzecz, która sprawia, że zwiększa się zapamiętywalność. Tak. No ja przez brodę jestem też bardzo mocno rozpoznawalny i podejrzewam, że wiele osób mnie właśnie tylko dzięki temu kojarzy później. Chociaż... Ale masz charakterystyczną brodę jak Rand Fishkin, czy... Taką długą, powiedzmy. A, okej, okay. No to... I rzadko spotykaną, tak. No okej, okay. Spoko. Działa. Ja się śmieję, że to łysy gościu z brodą i po prostu jeszcze okulary mam, to wyklucza powtarzalność. No więc dokładnie o to chodzi. Czy według ciebie, tak nie wiem, może podsumowując to wszystko, warto być prelegentem, czy nie? Nie wiem, czy to jest dobrze zadane pytanie, bo ja nie wiem, jak to jest nie być prelegentem, więc okay. Wiesz, z mojej strony warto. Jestem przywiązany, jestem niewolnikiem mojego kalendarza, wiem, co będę robił z dokładnością co do dnia właściwie, w którym mieście będę na 2-3 miesiące naprzód, więc no, nie ma jakiegoś takiego miejsca na całkowitą spontaniczność w życiu. Jeśli chcę robić coś spontanicznego, to muszę to 2 miesiące wcześniej zapisać w kalendarzu. Więc pod tym względem to nie jest super różowe, ale z drugiej strony naprawdę fajnych ludzi się poznaje, dużo podróżuję, więc ja na przykład, moi ludzie w firmie się ze mnie śmieją, że kiedy mam taki dzień jak dzisiaj, czyli nigdzie nie muszę podróżować, siadam sobie w firmie przy moim własnym biurku i mówię, o rany, jaki fajny urlop, bo dla mnie jakby nie podróżowanie jest urlopem. Ludzie przychodzą do pracy i mówią, że nie mają urlopu, natomiast ja przychodzę do pracy i mówię, że mam urlop. To my też z żoną podsumowaliśmy ostatnie 30 dni, wyszło 4000 km zrobionych i to głównie właśnie związane to z jakimiś konferencjami i wyjazdami, więc męczące troszkę. Znaczy męczące, nie męczące, no ja się zawsze śmieję, że ten, mam znajomą Martynę Wojciechowską i jak się umawiamy czasem i ustalamy kalendarze, no to ona mi ostatnio powiedziała, Paweł, za dużo podróżujesz. Ja mówię, ona przyganiał kocioł garnkowi, nie? Także, no dokładnie. Także, no. Czy zmieniłbyś tej swojej ścieżce prelegenta cokolwiek, powiedzmy, zrobiłbyś coś lepiej? Zawsze jest coś do poprawy, tak mi się wydaje, że zawsze jest coś do poprawy, natomiast nie jestem w stanie ci wskazać jakiegoś konkretnego miejsca, gdzie mówię, o tutaj zrobiłbym coś inaczej, także nie. To jest w momencie, kiedy dostajesz feedback, po prezentacji, po konferencji, zawsze sobie myślisz, kurczę, bady, mogłem to zrobić inaczej, mogłem to zrobić lepiej. Także tak, jasne, że tak, ale to nie jest tak, że jakoś tam żałuję i sepluję w brodę. Nie, uważam, że poprawienie następnym razem, jak będę robił, jest wystarczająco dobre i mogę poprawiać. Ja po prostu nie mogę się powstrzymać i po każdej prezentacji widzę coś do poprawy i przed kolejną robię aktualizację i... A to nie ma co się powstrzymywać, ja tak samo robię dokładnie, także schodzę ze sceny i już wiem, które fragmenty prezentacji chwyciły i one są do wykorzystania gdzieś indziej, kiedyś indziej, a które są do wyrzucenia, dlatego że no, ta opowieść się do niczego nie nadaje i tak dalej, i tak dalej. Także to. Plus mamy jeszcze wśród takich właśnie ludzi zawodowych, prelegentów, mam jakąś taką grupę, która sobie udziela feedbacku wzajemnie i wiesz, no, ponieważ obijamy się o siebie na tych samych konferencjach, no to mówimy, tak, to było dobre, to było złe i to jest też bardzo cenne od ludzi, którzy no, zawodowo się tym zajmują, widzą te wszystkie twoje błędy, których ludzie, którzy się tym nie zajmują zawodowo, no nie widzą, przegapiają je. Tak, ja uczestniczyłem w takim szkoleniu DevStyle Speakers, to organizował Maciej Nisarowicz i tam bardzo fajnie było właśnie to, że po prezentacji wszyscy uczestnicy dawali feedback. W pierwszej edycji był to słowny feedback, więc można powiedzieć, że zostałem tak trochę zrugany i po zejściu ze sceny nie chciałem po prostu nigdy więcej wyjść, ale jak się później okazało, po tym wydarzeniu dowiozłem chyba 8 prezentacji, jakieś tam warsztaty i po prostu to nie była prawda, ale wydaje mi się, że ten feedback był bardzo dobry, ale w drugiej edycji... A czekaj, nie tak, była prawda, feedback był nieprawdą? Był prawdą.
Tylko że to tak w pierwsze wrażenie miałem takie, że nigdy tego więcej nie będę robił, bo się nie nadaje. A, okej, okay. Rozumiem. Tak. I uczestniczyłem też w drugiej edycji i tam ten feedback był już na kartkach, czyli po prostu nie był tak, takiej chłosty nie było publicznej. Okej. Okay. Ale na kartkach. I to było bardzo fajne, bo mogłem zobaczyć, co jest źle. Mhm. Jak się okazuje, to bardzo duża różnica było, czyli te moje 8 czy tam 9 prezentacji, jakie zrobiłem przez rok, dla ciebie to śmieszna liczba, naprawdę... Nie mów tak, ja sobie zdaję sprawę, że jakby prezentuję na, jeśli chodzi o liczby, na trochę innym poziomie niż większość ludzi, także to nie jest tak, że ona jest śmieszna. Dokładnie. Moja jest jakby nieprawdopodobna, ale to nie jest tak, że inne są śmieszne. Tak, ale ogromne robotę w tym czasie zrobiłem, takie mam wrażenie, i też to inni zauważyli, więc... A ja czuję po prostu, że jestem na początku drogi tak naprawdę w rozwoju. No więc trzymam kciuki za ciebie, za 1500 prezentacji trzymam 1500, to żona by mnie tu chyba... Czy występowałeś za granicą w języku angielskim, czy tylko Polska? Nie, występuję za granicą w języku angielskim, natomiast mam... markę zagraniczną, o której nie mówię w Polsce, więc ja sobie rozwijam moją markę zagraniczną, ale nie będziemy o niej rozmawiać. Okej. Okay. Jakie było twoje najgorsze, a jakie najlepsze wystąpienie? Możesz tutaj coś powiedzieć na ten temat? Nie, myślę, że przy tych liczbach to bardzo ciężko jest powiedzieć. Znaczy, oczywiście mogę mówić o pewnych jakichś takich doświadczeniach. Kiedyś pamiętam, właściciel firmy budowlanej zaprosił swoich klientów na taką, to było gdzieś w lipcu albo sierpniu, w każdym razie grube lato, na jakąś taką imprezę w ramach podziękowania za to, że są klientami. Zabrał ich na 2 dni do jakiegoś hotelu nad jeziorem i wymyślił sobie, że genialnym pomysłem będzie w połowie drugiego dnia tym ludziom zrobić jakąś merytoryczną prezentację o marketingu, o budowaniu marki osobistej i tak dalej. I mnie do tego zatrudnił. I teraz wyobraź sobie tych ludzi z branży budowlanej, którzy nad jeziorem przez 2 dni łoili po prostu wódę, piwo, wszystko. I jakby w środku drugiego dnia ktoś ich spędził do jakiejś sali i powiedział, a teraz będziecie go nasłuchać przez 2 godziny o budowaniu marki osobistej. Ten tłum nie był przyjazny, umówmy się, także było dosyć ciężko. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że to była rzecz, która ich w ogóle nie interesowała od początku do końca. Więc to. Z lepszych prezentacji, ostatni infoshare chyba poszedł mi całkiem dobrze, bo ludzie, z których zdaniem się liczę, napisali z jednej strony mi, a potem też między sobą, bo tam zbierałem ten feedback, że to była naprawdę rewelacyjna prezentacja. Janina, o której już tutaj gdzieś wyszła w rozmowie, przyjaciółka moja pokazała mi takie zapisy z tej prezentacji, gdzie ktoś po jej wystąpieniu napisał: Janina, Boże, co to za przeżycie, to była najlepsza prezentacja, jaką słyszałem w życiu. A potem po mojej prezentacji jej dopisał: sorka, Tkaczyka była lepsza. Także odwołuję to, co powiedziałem, Tkaczyka była lepsza, nie? Także to i czasem ci się zdarzają, wiesz, to jest tak jak ze skokami narciarskimi. Ważne jest, żeby dowozić równomierne skoki zawsze. Od czasu do czasu zdarzy się perełka, czyli taki naprawdę, naprawdę rewelacyjny kawałek, więc tak, miałem kilka takich prezentacji. Ja w ogóle bardzo dobrze InfoShare wspominam jako takie prezentacyjne rodeo, bo zawsze na InfoShare robiłem rzeczy niestandardowe, czyli ćwiczyłem sobie nowy materiał, robiłem rzeczy, których nigdzie indziej bym nie powiedział, czyli na przykład z tych prawie 10, bo odpuściłem sobie 10 InfoShare w kolejności, z prawie 10 InfoShare'ów, na których byłem po kolei, było kilka prezentacji, których nigdzie indziej już więcej nie powtórzyłem, czyli takie, które były tylko i wyłącznie dla widowni InfoShare'owej, no bo jakby ćwiczyłem sobie eksperymentalne materiały. Ja byłem z tych prezentacji naprawdę bardzo zadowolony, także wiesz. Ja widziałem tylko tak naprawdę, co się działo w sieci i informacje typu, że wyznaczyłeś nowe standardy w prezentowaniu. Tak, to też jest taki feedback, który dostałem po prezentacji na InfoShare. Więc żałuję, że nie mogłem być. Może kiedyś. A gdzie cię można spotkać, jeżeli ktoś by chciał pójść na jakąś konferencję? Wiesz co, najlepiej mnie śledzić na Facebooku, na fanpage'u Paweł Tkaczyk, dlatego że tam są najbardziej aktualne informacje. W tej chwili sezon konferencyjny się kończy, no bo nagrywamy to 21 czerwca. Ja właściwie pracuję z klientami. Nie ma już konferencji jakichś, szczególnie w wakacje, do 3 lipca, potem wyjeżdżam i wracam we wrześniu dopiero.
do jakiegokolwiek występowania. W październiku jest konferencja Isle of Marketing, w październiku będzie kongres online marketingu. To są dwa takie duże wydarzenia, na których na pewno będę występował. Będzie internet beta. Nie wiem na 100%, czy będę na internet becie. Jeszcze muszę sprawdzić, jak wygląda mój kalendarz wrześniowy. Więc to. Natomiast no, szwendam się tu i tam. Więc jeśli ktoś chce mnie posłuchać, to mówię, zapraszam do tego Facebooka, tam są najbardziej takie aktualne informacje podawane na miesiąc do przodu. Natomiast no, można mnie też po prostu zaprosić, nie? I wtedy też przyjadę. To do zobaczenia gdzieś, myślę, myślę, w Polsce, że na pewno. Gdzieś na jakiejś konferencji. I dzięki wielkie. Bardzo mi było miło. Myślę, że te informacje, które udało mi się wydobyć z Pawła, które słyszałeś właśnie przed chwilą, będą dla ciebie wartościowe i wskażą ci drogę do tworzenia lepszych prezentacji, być może do wejścia na scenę, być może do zastosowania storytellingu w swoich prezentacjach. Ja zachęcam. Mam nadzieję, że dostarczyłem wraz z Pawłem interesującą wiedzę. Zachęcam do przejrzenia opisu podcastu lub bloga, ponieważ zamieszczę tam różnego rodzaju odnośniki do książek, do ciekawych stron lub ciekawych innych informacji, jakie tutaj właśnie w tym podcaście mówiłem bądź mówił o tym Paweł. Ogłoszenie dla ciebie. 17 sierpnia w Krakowie odbędzie się pierwszy raz konferencja Dynamit IT. Będzie tam dwie ścieżki, hard i soft, i można już kupować bilety. Oprócz tego październik i listopad to cztery wydarzenia w Polsce. W Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Mam na myśli lokalne edycje for developers. Można jeszcze składać tematy. Zachęcam, jeżeli masz coś ciekawego do przekazania innym, to zrób to właśnie przez konferencję, lub jeżeli to twój debiut, też może warto postawić właśnie teraz ten pierwszy krok. Oprócz tego w Bielsku Białym będzie miało miejsce ciekawe wydarzenie. Nie wiem, czy wiesz, ale już ostatnich kilka lat odbywała się tam konferencja Barbecue for IT i w tym roku postanowili organizatorzy zmienić nieco formułę. Będzie to Barbecue Days 9-15 września. Oczywiście odbędzie się też konferencja Barbecue w sobotę, ale oprócz tego przez cały tydzień będą miały miejsce różnego rodzaju wydarzenia. Zachęcam do przejrzenia i monitorowania harmonogramu tego ciekawego eventu. Ciekawostka, ja będę prowadził warsztaty z event stormingu właśnie z tego, co pamiętam, 13 września w piątek, tak? 13 w piątek, mam nadzieję, że będzie dla mnie szczęśliwy. Zachęcam do uczestnictwa, a skoro mówię o event stormingu, to być może nie masz pojęcia, czym jest event storming, natomiast ja przygotowuję szkolenie online dotyczące właśnie event stormingu o nazwie Szkoła Event Stormingu. Możesz ją znaleźć na szkolaeventstormingu.pl, gdzie będę chciał przedstawić ci tą ciekawą technikę modelowania procesów, odkrywania wiedzy, dzielenia się wiedzą. Zachęcam do zapoznania się z tematem, bo event storming jest to potężne narzędzie, które tak naprawdę jest wykorzystywane i znane przez nielicznych. Na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że miło spędziłaś ze mną i z Pawłem czas. I co najważniejsze, dało ci to coś dla siebie, coś do myślenia, jakąś nową wiedzę i wartość lub nowe wnioski, spostrzeżenia na przyszłość. Ja już dziękuję i do usłyszenia w kolejnym epizodzie AfterConf. Cześć!